Siemanko, na początku trochę wyjaśnień. Na początku, słuchajcie, tak będzie wyglądał nasz składzik podczas wymarzonej Premier League. Cały brązowy skład oczywiście. Ponadto były spore problemy techniczne u mnie z plikiem z pierwszego odcinka i niestety ta jakość jest nieco gorsza i trochę ten obraz będzie wyglądał tak jak będzie wyglądał niestety. Ale mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach już zażegnam te problemy techniczne. Jest to spowodowane trochę lepszą jakością, przez co komputer mi trochę oszalał i niestety w takiej jakości musiałem Wam pokazać ten odcinek. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. No i zapraszam Was już do właściwego odcinka. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy z wymarzoną Premier League. Także znowu te małe kartki. Znowu te małe powycinane kartki mamy tutaj w maszynie losującej i będziemy mogli je trafić i potem uzupełniać nasz składzik. Oczywiście zaczynamy brązowym składem z Premier League. Jeżeli chodzi o zasady, to macie z boku wszystkie wypisane, czyli za wygraną dostajemy jedną kartę do losowania, za wygraną 5 bramkami też jedną kartę, Rage Quit rywala to też jedna karta, 5 wygranych z rzędu to też jedna karta i takie karty będziemy sobie losowali i uzupełniali potem oczywiście w naszym składzie. Potem tutaj 5 bramek jednego zawodnika to są dwie karty, przegrana to niestety usunięcie zawodnika z zespołu, przegrana 3 bramkami to tak samo usunięcie zawodnika z zespołu, 2 porażki z rzędu też usuwamy zawodnika, no i też mamy 2 porażki z rzędu, to jest paczka Quicksel w ciemno, także tutaj mam nadzieję, że tego będziemy unikać jak najczęściej. Niestrzelony karny to też Quicksel w ciemno, paczki za 7500, oczywiście na koniec sezonu za mistrzostwo 3 punkty, za awans 2 punkty, za otrzymanie 0. Za każde 2000 łapek w górę będziemy otwierali jedną paczkę za 7500 i będę mógł dzięki temu uzupełnić swój skład z jakimś zawodnikiem z Premier League. Natomiast jeżeli jakiś zawodnik będzie spoza Premier League, to oczywiście nie będę mógł tej karty użyć, także to będzie taki mały bonus dla mnie. Im więcej tych łapek, tym więcej tych paczek będę mógł otworzyć i tym samym też coś lepszego trafić. Jeżeli chodzi o karty, które mamy tutaj do trafienia, to legendy. W tym sezonie możemy trafić maksymalnie 4 legendy. Ostatnio tam było ich chyba wręcz kilkanaście i dużo osób potem mówiło, że zdecydowanie za dużo, dlatego to ograniczyłem. No i też słuchajcie, teraz tutaj tak Wam pokażę. Mniej więcej tutaj widzieliście te karty legendy. Nie ma nazwisk na karcie legendy, po prostu jak trafię legendę, to będę mógł sobie dowolną legendę wybrać, która oczywiście grała w Premier League. No i też napiszcie w komentarzach, jakie legendy chcielibyście zobaczyć w wymarzonej Premier League. Jeżeli wylosujemy taką kartę, to oczywiście się skupimy. Jeżeli wylosujemy kartę Color Change, to oczywiście ona zmienia nam kolor karty. Jeżeli mam zwykłą, to możemy zmienić na Informa. Jeżeli wylosujemy jakąś formację, to oczywiście musimy grać tą formacją co najmniej 3 spotkania. Możemy też oczywiście mieć menadżera, trenera, jakieś specjalne zadania, czyli granie na autobusie, na super ofensywnym. Jest też doping, czyli ulepszenie zawodnika, ale te dopingi to zostawimy tak naprawdę na sam koniec serii. Koło ratunkowe głównie będzie nas ratowało przed słynną kupą. Także jeżeli wylosujemy kupę, to oczywiście usuwamy jednego zawodnika ze składu i potem on wraca tutaj do naszej puli. Możemy też nadać styl gry od obecnego sezonu. Także jeżeli wylosujemy taki styl gry, to możemy dowolnemu piłkarzowi nadać dowolny styl gry. Także myślę, że nie będę przedłużał i udajemy się na pierwszy pojedynek w tym odcinku. Oto skład naszego pierwszego rywala. Gramy z Polakiem, bo widzę Czarni Słupsk jako nazwa zespołu, także jest tu Bejrin, jest tutaj Dybala. O, cię kręcę, będzie ciężko. No i zobaczymy, czy nasz brązowy skład jest w stanie sprostać już w pierwszym pojedynku. Miejmy nadzieję, że tak. Także lecimy. O, ależ błąd, teraz Maja zagrywa do Akpoma. Akpom! I czy to będzie gol? Nie będzie bramki! Kolejny rzut rożny. Co ten bramkarz wyczynia tutaj od samego początku? Ładnie to rozegrali. No ale zabrakło wykończenia i skuteczności. Akpom zagrywa do Reina Adelaida. Rein Adelaide, jest tutaj Franco. Zobaczmy, Rein Adelaide sam zagrywa. Pusta bramka i Vickers, Carter Vickers, zdobywcą pierwszej bramki dla United Angels w najnowszym sezonie. Tutaj kibice już się radują. Oni wiedzą, że oni zmierzają do pierwszej ligi. Pięknie tutaj poszedł skrzydłem i właściwie wyłożył Carterowi na pustą bramkę. Bramkarz bez szansy i Carter Vickers strzelcem gola. Jeszcze jest tutaj Raid, zobaczmy, Raid, co wymyśli Raid. Zagranie do Connolly'ego, Connolly. Reine Adelaide do Maloneya, Maloney do Mai, Maja i tak jest, nasza pszczółka zdobywa bramkę na 2-0.
I w tym momencie zbliżamy się do pierwszego zwycięstwa wymarzonej Premier League. Spójrzmy, Adelaide, ładne wycofanie. Ten zagrywa do Connolly, do Connolly'ego, Connolly do Akpoma. Akpom to będzie chyba lobik i uwaga, i to jest 3-0! 55. minuta! I już trzech zawodników wpisało się na listę. Tak, wydaje mi się, że Akpom, Maja i ten pierwszy Carter, tak, każdy inny zawodnik na razie, okej, ale my walczymy o jeszcze wyższe zwycięstwo, bo na początku, jakbyśmy dobrze wzmocnili skład, to jak najbardziej coś będzie się dało tutaj zrobić. Już, Maja. Do Reine Adelaide'a. Reine Adelaide! Nic z tego. Jest tutaj już Maja, zobaczmy na skrzydle. Maja zatrzymuje piłkę. Zagrywa do środka do Reine Adelaide'a. Reine Adelaide piętką zagrywa ciekawie do Akpoma. Akpom, Akpom! Aj! Prawie 4. Niestety poszło po nogach. Zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Mount zagrywa do Maloney'a. Maloney może strzał z daleka. Maloney'a i gol od słupka! I to jest 4-0 na kwadrans przed końcem. Cóż za bramka? Oj, oj, oj. Co ci zawodnicy potrafią? Piękne uderzenie, bramkarz bez szansy. Idealnie wymierzył Maloney, także już 4 zawodników wpisywało się na listę strzelców. O, ależ teraz błąd naszego rywala. I czy nasza Maja pofrunie po kolejną bramkę? Tak jest! 5-0! A co za tym idzie? Losujemy co najmniej jedną kartę więcej za to, że wygramy 5 bramkami. Chociaż no mecz się jeszcze nie skończył, więc tutaj różnie może być. Ale może jeszcze jakiś hat-trick? O Jezus Maria, ale to zatrzymanie, to teraz mówię... Już się bałem, że mnie wyrzuci jeszcze z serwerów, coś takiego. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca póki co. Chociaż no w ten weekend to słyszałem, że gracze bardzo narzekali, ale to przede wszystkim na Foot Champions. Na sezony nie wiem, bo tak naprawdę to jest mój pierwszy mecz w sezonach, jeżeli chodzi o FIFA 17. Prędzej nie miałem kompletnie styczności z sezonami. Ostatni raz to grałem w 16. Zufi, rozrzucenie do Dybali. Uwaga, będzie groźnie Dybala. Ajajaj. Bejrin. O nie, i to będzie karny. Kurde, i stracimy całkiem możliwe jedną kartę do losowania. Co zrobi Castro? Zobaczmy, Castro. Mam nadzieję, że... Co, on wie, jak się zmienia kierunek w 10 lidze? Wow, no to mnie zaskoczył. Okej. Całkiem możliwe, że to jest jakiś smurf konto jakiegoś gracza też swoją drogą, ale okej, mniejsza z tym. Ważne, że wygrywamy ten mecz, bo w tym momencie sędzia kończy. No szkoda, bo przez to wylosujemy tylko jedną kartę? Tak, tylko jedną kartę będziemy losowali, no i... Wielka szkoda, bo hat-tricka nie było, prawda? Jeszcze tak zobaczę może. Bramki. No dwie bramki Mai. I tutaj Akpom, Maloney i Carter Vickers, który jest środkowym obrońcą, no i kapitanem, także no tutaj nasz El Capitano wpisał się na listę. Tak patrzę się, no faktycznie, no szkoda tego karnego, kurde, w samej końcówce. Ech, no dobra, no to losujemy pierwszą kartę wymarzonej Premier League. I uwaga, co to będzie, czy będzie już na samym starcie jakiś boom? Uwaga, uwaga, to jest brązowa karta, już chyba widzę, także słabo. Także Da Silva to będzie pierwszy transfer do naszego zespołu i słuchajcie, jak robimy teraz z tymi kartami, już wam mówię. Jeżeli załóżmy, będę miał 5 kart do wylosowania, to tak naprawdę mogę tylko z jednej zrezygnować. Czyli nie ma tak jak w poprzednich seriach, że dostałem 5 kart i mogłem wybrać, musiałem 3 wybrać do swojego składu, a na przykład 2 mogłem sobie kompletnie odpuścić. To teraz, jak wylosuję te 5 kart, to 4 muszą zagrać w kolejnym meczu, a jedna może po prostu nic nie, mogę ją, nie wiem, wyrzucić, skwikselować, cokolwiek zrobić, co tylko mi się będzie tak naprawdę podobało. Też żeby było takie utrudnienie, też o tym właśnie pisaliście, że te 50% to tak nie do końca było spoko, a tak będą na pewno większe emocje w tych przede wszystkim wyższych ligach, gdzie będziemy musieli skorzystać z usług jakiegoś gracza, który no niekoniecznie jest jakimś tam kozakiem. Dobra, lecimy na kolejny meczek. A oto skład kolejnego rywala. Serio? O, cię kręcę. No to nieźle się zapowiada. Nie spodziewałem się całego złotego składu w 10 lidze z ligi angielskiej, ale jak widzimy jest to możliwe, jest to możliwe. Piłkę przyjmuje Maja. Maja, uderzenie tutaj, strzał zablokowany. Jeszcze Maja, zobaczmy, Maja do końca, 1-0. Nasza niesamowita pszczółka strzela po raz kolejny. 1-0.
No ale już tu było zamieszanie, zobaczmy, Maja tutaj jakaś masakra, tam ręką nawet wybijał obrońcę, a sędzia tego nie zauważył, nie odgwizdał karnego, ale to mało istotne, bo zdobywamy bramkę już na 1-0 z takim składem. Zobaczmy, Akpom do Mai. Maja zagrywa do Maloneya, są niesamowite lagi, zobaczmy Maloney, nie jestem w stanie strzelić. Właśnie, teraz na pustą bramkę chyba będę miał, halo, strzelaj, strzelaj. Jest, Maja 2-0, ale widzicie co się dzieje w tym meczu. Zielone połączenie, ale niestety jest po prostu jakiś dramat, jest dramat. Ale lecimy dalej, jak to mówi Maja, lecimy dalej. Teraz ładnie to rozegrali, jest tutaj Maloney, zobaczmy Maloney. I 3-0. W 17 minucie, coś pięknego. Teraz pięknie tutaj Akpom, zobaczmy, będzie kolejna szansa na bramkę. Akpom. Zagranie do Mai. 4-0. Podałem do Mai w tym przypadku dlatego, żeby miał hat-tricka, bo teraz na pewno wylosujemy kartę jedną więcej, tak? Także tutaj tym się sugerowałem przy tym zagraniu. Także Maja. Kolejna brameczka. No i może będzie rage quit, zobaczymy. Całkiem możliwe. Chociaż rywal chyba dokonuje zmian. Zobaczmy, mount. Do Mai. Maja, pięknie odegranie piętką, mount. Ależ tutaj zwiódł rywali mount, ale nic z tego. Jeszcze błąd bramkarza, mount, strzela i uwaga, i 5-0, Akpom. Także będzie dużo kart do losowania na ten moment, wygrana 5 bramkami, do tego hat-trick, także 3 karty co najmniej. Zobaczmy Maloney do Mai, Maja do mounta, mount i 6-0. Mój rywal od początku drugiej połowy postanowił strzelać bramki samobójcze. Całkiem możliwe. Ładny przerzut, uwaga, uwaga, może być gol i to jest bramka, Harry Kane! A więc gol honorowy. Zobaczmy, tutaj od razu lecą poddenerwowani tym, co się wydarzyło, że Kane strzelił nam bramkę i Akpom zdobywcą kolejnej bramki, 8-1. Co za mecz. Zobaczmy, Maja, piękne wejście, Maja! I 9-1 na kwadrans przed końcem, będzie szansa na dyszkę. Okej, słuchajcie, koniec spotkania, 9-1, Akpom i Maja, oceny 10-0, a więc tak, mamy wygraną, wygrana 5 bramkami, hat-trick zawodnika, czyli trzy karty do losowania, także okej, 3 karty do losowania to już całkiem coś ciekawego. Można na pewno trafić tutaj, także lecimy. Zobaczymy, czy wzmocnimy ten skład jako tako. Statystyki w tym meczu były na naszą korzyść. Gdyby on nie miał tego brawo na bramce, to wynik byłby naprawdę kosmiczny. Uwaga, pierwsza karta i mamy srebrną kartę. Pierwsze srebro. Jako pierwszy dołączy Arter. Także Arter, słuchajcie, dołączy do naszego zespołu. A teraz wiecie, co się wydarzyło? Że ja zapomniałem dodać tego Da Silva w pierwszym spotkaniu do naszego składu, także Da Silva będzie grał w kolejnym meczu tak samo. Nie wiem, już jakieś złe przyzwyczajenia, słuchajcie, o Boże, karty mi tutaj wylatują. Jeszcze raz. Także Da Silva i Arter będą grali już w kolejnym meczu na pewno. Kolejna karta, o, mamy brąz, jest to pool. Środkowy obrońca Manchester United. To tak naprawdę te zmiany to tam raczej nic nie wniosą do zespołu. I ostatnia karta, uwaga, uwaga, czy będzie coś ciekawego. Boże, te karty się strasznie jeszcze przyklejają. I będzie srebro, kolejne srebro. I to jest Kane. Także no, tak naprawdę w kolejnym meczu 3 nowych obrońców będzie Da Silva, Kane, Poole. No i na środek pomocy Arter. Tak to wygląda, moi drodzy, pamiętajcie, że każdy 2000 łapek w górę, to będziemy otwierać jedną paczkę, która będzie mogła wzmocnić nasz skład właśnie tutaj wymarzonej Premier League. Kolejny odcinek prawdopodobnie w środę. Do zobaczenia. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. No i na razie.